Oto nagranie przedstawiające samicę rybołowa w USA. Zapadła noc i wydaje się być bezpiecznie. Ale czy na pewno? Nagle, zupełnie niespodziewanie napadają olbrzymia sowa. W tych warunkach mało który gatunek mógłby sprawnie polować, lecz jak widać, sowy czują się z tym idealnie. Rybołów wzbudzony ze snu od razu ucieka, lecz po dojściu do siebie atakuje puchacza wirginijskiego tak samo jak zrobił to on. Z kolei teraz znajdujemy się w Polsce, przy gnieździe orlika krzykliwego. Jednak po chwili, niczym zjawa, atakuje go puszczyk, który najprawdopodobniej chciał odwrócić uwagę tego ptaka, by dobrać się do potomstwa lub jaj. Mało kto wie, że sowy te żyją wśród nas oraz o tym, że posiadamy największego przedstawiciela tego rzędu na świecie. W takim razie, jakich łowców możemy spotkać w naszym kraju? Czy wszystkie polują w nocy? Oraz czy mamy szansę je w ogóle zobaczyć? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zapraszam! Każdy z nas niemal fachowo zna standardowy głos sowy, głębokie i odbijające się echem pochukiwanie. Pomimo iż tylko największe z nich mają dokładnie taki sam głos, to niewątpliwie jest to ich dźwięk rozpoznawczy. Na całym świecie liczba wszystkich gatunków sów wynosi aż 220. W Polsce dla porównania mamy ich tylko, a może i aż, równe 10. Osoby bardziej wtajemniczone zapewne słyszały o suweczce, najmniejszej sowie Europy, która wielkości dorównuje szpakowi. Jednak dużo od niej mniejsza, bo zaledwie w rozmiarach napuszonego samca wróbla jest również suweczka, ale tym razem kaktusowa, zamieszkująca Meksyk i południowe Stany Zjednoczone. To co jeszcze z pewnością wyróżnia sowy, to niesamowity obrót głowy, zarówno w lewą, jak i prawą stronę, o nawet 270 stopni. Co ciekawe, czyniąc to, nie zapłacą za to nieodwracalnymi uszkodzeniami ciała. Wracając jednak do serca Europy. Polskę zamieszkują trzy rodzaje puszczyków. Pierwszym z nich, a zarazem najliczniejszym w naszym kraju, jest puszczyk zwyczajny. Jak wiadomo, sowy same w sobie są ciężkie do zaobserwowania. To samo niestety tyczy się właśnie niego, pomimo tego, iż nie stroni od terenów miejskich. Powiedziałbym nawet, że posiadanie go w swojej okolicy jest korzystne, ponieważ żywi się on głównie gryzoniami. To co pewnie wiele osób zaskoczy, to fakt, iż można go zimą dokarmiać, tak jak słynne ptaki zaglądające do naszych karmników. Warto jednak zaznaczyć, iż stołówka ptaków wróblowych musi być bezpiecznie oddalona od miejsca dokarmiania puszczyka, ponieważ w zimę łatwiej jest mu upolować sikorkę bogatkę niż gryzonie. Kolejnym na liście jest puszczyk mszarny, druga największa sowa w naszym kraju. Jednak w porównaniu do lidera jego waga jest dużo mniejsza, a wielkość jest winna głównie piórom. Pierwsze lęgi zanotowano w 2008 roku, a na obecną chwilę ma się coraz lepiej, choć jak wiadomo, populacja licząca nieco ponad 20 par nie jest zbyt imponująca. Jego krewny, puszczyk uralski, podobnie jak poprzednik, przybył ze wschodu. Jeśli byście spotkali go w lesie i chcieli do niego podejść, to na pewno macie szczęście, lecz osobiście radzę, by się do niego nie zbliżać. Jego ataki niejednokrotnie wysłały turystów nawet do szpitala. Teraz czas wspomnieć o płomykówce. Choć na ziemi istnieje 16 gatunków z tej rodziny, to w Polsce występuje tylko jeden. Od wszystkich wymienianych sów w tym materiale wyraźnie się różni. U puszczyków dominują barwy szare lub czarne, lecz płomykówka jest bardzo charakterystyczna, ponieważ jako jedyna jest biała, z rdzawym nalotem na tułowiu i skrzydłach. Na YouTube możemy znaleźć wiele kamer transmitujących na żywo z gniazd tej sowy. Jeśli ktoś się tym interesuje, mógł zauważyć jej duże potomstwo, które w bezruchu patrzyło się swoimi czarnymi jak noc oczami w obiektyw, co jak chyba każdy przyzna, wygląda dość niepokojąco. Za to nieco mniej przerażająca jest włochatka, która przez bardzo długi czas była uważana za niezwykle rzadką sowę, lecz jak dowiodły badania, skutecznie zwiększa populację oraz areał występowania, który od niedawna ograniczał się tylko do Karpat, Sudetów oraz lasów na północy kraju. Ten gatunek z pewnością można nazwać może nieco za małą, ale typową sową, ponieważ odzywa się wyłącznie w nocy. Swoim charakterystycznym głosem. Włochatka zaraz po suweczce nosi tytuł najmniejszej sowy w Polsce. A skoro już mowa o suweczce, to jest ona silnie związana ze starym drzewostanem iglastym. Co ciekawe, jest to bardzo skuteczny drapieżnik, który zdolny jest do kruszenia kości, m.in. gryzoni i małych ptaków. Zdołała nawet rozszerzyć swoje występowanie do Pirenei oraz Alp.
Być może kiedyś zauważyłeś pędzelki u niektórych słów, które wyglądały niczym ich narząd słuchu. Nic bardziej mylnego. W Polsce żyją dwa takie gatunki, których nawet nazwa na to wskazuje. Jest to sowa uszata oraz uszatka błotna, z czego u tej pierwszej przysłowiowe uszy są dużo bardziej widoczne. W rzeczywistości pióra te uaktywniają się podczas sytuacji zagrożenia, co pomaga im się maskować. Właściwe uszy znajdują się poniżej oczu, z tyłu głowy, które jak na tą gromadę ptaków są dość duże. Uszatka zwyczajna należy do jednych z najliczniejszych sów zamieszkujących nasz kraj, lecz jej błotny odpowiednik co prawda gniazduje co roku, lecz w bardzo małej ilości. W latach 2013-2018 liczebność uszatki błotnej była szacowana na maksymalnie 35 par. Również ciekawą i naszą trzecią najmniejszą sową spowijały legendy o złych mocach, które przynosi. Często spotkanie jej w nocy było przestrogą, która zwiastowała śmierć oraz ciągły niepokój. Z kolei jeśli komuś uda się ją zobaczyć w dzień, wróżyła szczęście i pomyślność. Sowa, o której mowa, to pójdźka. Wbrew starym zabobonom ma ona dość sympatyczną twarz, ale niestety traci w Polsce na liczebności. Populacja liczy niecałe 2000 par lęgowych, a najczęstszym pożywieniem tych ptaków są drobne gryzonie, płazy, gady oraz większe owady, rzadziej natomiast małe ptaki śpiewające. Ostatnia lęgowa sowa zamieszkująca nasz kraj dzierży tytuł największej na świecie. Chodzi tutaj oczywiście o puchacza. To co może przykuwać uwagę to wielkie czarne oczy z pomarańczową tęczówką, które w całej Europie wywoływały złe skojarzenia. Puchacza nazywano diabłem i masowo go tępiono. A dzisiaj zamieszkuje nasz kraj tylko 300 par. Tak jak wspomniałem, puchacz jest współcześnie największą sową zamieszkującą kulę ziemską. Mało kto jednak wie, że istniał jeszcze większy gatunek w czasach, w których puchacz również żył. Zamieszkiwał on wyspę Kubę, lecz mógł ważyć nawet dwa razy więcej niż Bubo Bubo, czyli nawet 9 kg. Mierzył nawet ponad metr wysokości, a jego nazwa po łacińsku wyglądała tak. Sowy, właśnie między innymi puchacze, w sytuacji zagrożenia zazwyczaj nie stają w bezruchu, tak jak to robią na przykład bażanty, ani nie wydają głośnych dźwięków. Stosują metodę, która wśród zwierząt jest powszechnie znana. Chodzi tutaj o wyglądanie na dużo potężniejszego i większego niż w rzeczywistości się jest. Tą cechę mają już od wyklucia i w razie ataku drapieżnika nawet pisklęta potrafią ją wykorzystywać, szczególnie kiedy są razem. Niewątpliwie o sowach można by było rozmawiać bardzo długo, nie wyczerpując całej wiedzy, która je otacza. Jednak jest jeden gatunek, o którym nie wspomniałem ani słowa w dzisiejszym odcinku, a przecież często jest ikoną słów. Kojarzy nam się przede wszystkim z zimą i śniegiem. Mowa tutaj o sowie śnieżnej. Spotkanie jej w Polsce graniczy z cudem, bo choć najbliższe populacje zimujące zamieszkują nawet Litwę, to do nas zalatuje bardzo rzadko. Lecz kiedy się ją zobaczy, nigdy się tego nie zapomina. Jeśli to samiec, będzie całkowicie biała, niczym powierzchnia Antarktydy, z dwoma bardzo kontrastowymi żółtymi oczyma. Samica jest nieco ciemniejsza, ale za to większa. Jest to ptak o szerokim zasięgu występowania i niejednokrotnie dopuszczał się prawdziwych inwazji. Przykładowo taką przyniósł przełom 2011 i 2012 roku, kiedy to od 28 października w całej Ameryce Północnej zaczęto spotykać osobniki tej sowy, szczególnie w USA. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, iż takie naloty zdarzały się nieregularnie, lecz gwałtownie, szybko i obficie. W wielu stanach spotykano nawet setki sów śnieżnych, często przesiadujących cały dzień w jednym miejscu, by uaktywnić się o zmroku. Głównym pożywieniem tego gatunku są lemingi, które zasiedlają tereny arktyczne i kanadyjskie. Czasami dochodzi do załamania ich populacji. Wtedy śnieżne są zmuszone do wielkich migracji na południe, ale niestety przymierając głodem, niewiele dolatuje do swojej destynacji. Co więcej, niezwykle rzadko zasiedlają te same tereny co rok wcześniej i przenoszą się nawet o tysiące kilometrów w inne części świata. Takie inwazje na południe miały miejsce jeszcze w latach 1947-48, 1966-67, 1973-74 i tak dalej. Ostatnią sową, która rzadko zalatuje do Polski, jest syczek. Bardzo mały, ale świetnie maskujący się gatunek. Od końca 2021 roku został stwierdzony
potwierdzony nieco ponad 24 razy. W przeciwieństwie do jego nazwy, głos nie składa się z syków, a jak śpiewa w rzeczywistości, poznacie wchodząc w link w opisie. I oto tym akcentem odcinek dobiega końca. Dziękuję wszystkim serdecznie za wysłuchanie do tego momentu. Ja będę się z wami żegnał, pozdrawiam i cześć!